o niepewnej przyszłości Ludowego Klubu Sportowego Sandomierz oraz wizytówki królewskiego miasta, jaką jest chorągiew rycerstwa ziemi sandomierskiej, porozmawiam dziś w program Studio z kasztelanem Karolem Burem. Witam, panie kasztelanie. Panie kasztelanie, jak sobie poradzi w dobie pandemii Ludowy Klub Sportowy Sandomierz? No wie pani, gdyby miasto uruchomiło dotacje w ramach pożytku publicznego w takim normalnym trybie, no to oczywiście jakoś byśmy sobie musieli poradzić. To znaczy myślę, że w jakimś zakresie, może ograniczonym bardziej do poprzedniego roku, działałaby nasza siłownia, trenowaliby zawodnicy, myślę, że bralibyśmy udział w zawodach sportowych, no, które przełożone są na jesień. Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej no, pracowałaby w normalnym trybie, przecież sezon dopiero się zaczyna w mieście i tutaj myślę, że no, tak, na taką skalę, jak to byłoby możliwe, po zniesieniu tych pewnych obostrzeń w stanie epidemicznego, byśmy jako rycerstwo oczywiście działali. No, sytuacja bardzo się komplikuje w momencie, kiedy no, dowiadujemy się, że burmistrz chce rozwiązać umowę dotyczącą między innymi dotowania zadań z pożytku publicznego w zakresie sportu, właśnie tych naszych sportów siłowych, no i działań rycerstwa na Starym Mieście, szkolenia młodzieży w sportach rycerskich. I tu się pojawia problem. Właśnie dobrze, że pani na ten temat ze mną rozmawia, bo jest tu arcyciekawy problem prawny. Mianowicie sytuacja wygląda w ten sposób, że nasze stowarzyszenie, jak wszystkie stowarzyszenia w mieście, realizują zadania z zakresu pożytku publicznego na zlecenie samorządu miejskiego, czyli samorząd miejski, to przewiduje ustawa o samorządzie gminnym, ma pewne zadania własne i to są różnego typu działania własne, między innymi współpraca z organizacjami pozarządowymi, jaką jesteśmy, i druga sprawa, zadania z zakresu kultury fizycznej, kultury upowszechniania sportu, promowania sportu. I my te zadania gminy, na zlecenie gminy realizujemy. Ta realizacja polega na tym, że składamy w określonym terminie swoje oferty do Urzędu Miejskiego. Urząd Miejski powołuje komisję konkursową, która te nasze wnioski ocenia, rozstrzyga. Jeżeli zostanie pozytywnie rozstrzygnięty wniosek, no to Rada Miasta, Urząd Miejski, Burmistrz uchwalają, jakie kwoty oni chcą przeznaczyć na takie, my na to wpływu nie mamy, jakie kwoty chcą przeznaczyć na wykonywanie tychże zadań. Następnie jest podanie kwoty. Od podpisania umowy. I to jest umowa, nie podpisuje z jednej strony pan burmistrz, z drugiej strony my jako przedstawiciele klubu. W tej umowie jest taka klauzula, że umowa może być rozwiązana, jeżeli zachodzi przypadek wyższej konieczności, czyli jakaś sytuacja taka, która powoduje, że wykonanie zadania objętego umową jest niemożliwe. Pan burmistrz tutaj sugeruje w ten sposób, właściwie skoro jest stan epidemiczny, to wykonanie zadania w postaci szkolenia młodzieży sportowego, rycerskiego jest niemożliwe, to po pierwsze, a po drugie, że zachodzi sytuacja nadzwyczajna, za którą obie strony nie odpowiadają. Ale jeśli w tych umowach jest taki paragraf 11, który mówi w ten sposób, że taka umowa może być rozwiązana, ale tylko i wyłącznie przy zaistnieniu tych okoliczności, tylko i wyłącznie na mocy porozumienia stron. Czyli nie można, burmistrz nie może jednostronnie rozwiązać takiej umowy. Musi być porozumienie stron. I teraz pan burmistrz proponuje, żebyśmy takie porozumienie zawarli, przy czym kuriozum całej tej sytuacji polega na tym, że to porozumienie ma polegać na tym, że my jako prezesi zarządów klubów zrzekamy się w całości pieniędzy. Ja zapytam się, w jakiej wysokości mielibyście tą dotację i w jakim, jak bardzo by wam to pomogło w utrzymaniu się dalszym na rynku sandomierskim i no, w waszym przypadku i również krajowym? To wie pani, my nasz klub ma podpisane umowy z gminą Sandomierz 3. Jedna umowa dotyczy pożytku w zakresie kultury fizycznej, czyli szkolenie młodzieży, zawodników w zakresie sportów siłowych. I na to zadanie mamy przewidzianą dotację 20 500 zł.
Drugie zadanie to jest szkolenie młodzieży w zakresie łucznictwa, tańca dawnego, szermierki historycznej, czyli na działalność chorą wirysestwa ziemi sandomierskiej w kwocie 25 tysięcy złotych. I trzecie zadanie to jest działanie polegające na kultywowaniu okresu świetności historycznej miasta Sandomierza, czyli to są te wszystkie występy na rynku Starego Miasta w sezonie turystycznym i poza sezonem turystycznym również, czyli udział w różnego typu imprezach miejskich. To jest między innymi ta uroczysta zmiana warty na rynku Starego Miasta robione przez nasze formacje piesze. No i oczywiście, jeżeli byśmy te pieniążki zgodnie z umową w dwóch transzach dostali, no to oczywiście my te wszystkie zadania realizujemy. Natomiast w momencie, kiedy tych pieniędzy nie dostajemy, no to oczywiście zadań realizować nie możemy. Musimy rozwiązać umowy z naszymi instruktorami, ponieważ będą narastać zaległości czynszowe, opłaty za PET, za energetyczną, będziemy musieli faktycznie zawiesić działalność klubu, odłączyć ogrzewanie, no żeby nie pomnażać kosztów i dotrwać do następnego roku, jak dotrwamy oczywiście. Natomiast ja tu jeszcze chciałbym wrócić do tych spraw prawnych. Niestety ja wiem, że one są troszkę nudne, ale chciałbym, żeby to zrozumieć całą tą sytuację. Otóż pan burmistrz proponuje i Urząd Miejski, żebyśmy jako prezesi stowarzyszeń w imieniu tych stowarzyszeń podpisali porozumienie polegające na tym, że zrzekamy się w całości tych dotacji. I otóż ja twierdzę i jestem przekonany, że mam całkowicie rację, że my jako prezesi stowarzyszeń absolutnie nie mamy prawa tego zrobić. Co więcej, nawet gdybyśmy takie oświadczenia złożyli, że rezygnujemy w drodze porozumienia z tychże dotacji, to byłyby to oświadczenia nasze z mocy samego prawa nieważne i byłyby bardzo łatwe do podważenia. Otóż jest taka generalna zasada w prawie cywilnym, wywodząca się z prawa rzymskiego, pacta sunt servanda, umów należy dotrzymywać. I to jest rzecz święta, podpisałeś umowę, byłeś trzeźwy, nie byłeś ograniczony umysłowo, musisz umowę wykonać. Ta umowa z Urzędem Miejskim odnośnie zadań z pożytku publicznego ma jeszcze tą klauzulę, że może być rozwiązana tylko za porozumieniem stron. Ja twierdzę, że my jako prezesi stowarzyszeń absolutnie nie możemy takich oświadczeń złożyć, bo byłoby to ewidentnie działanie na szkodę klubu. To byłoby działanie, które naraziłoby nas na zarzut ze strony członków naszego klubu, naszych komisji rewizyjnych, zawodników na zarzut, że jesteśmy niegospodarni i że lekkomyślnie pozbawiamy się dochodów finansowych na działalność statutową. I tym samym umowa jest z mocy samego prawa, takie oświadczenie jest absolutnie z mocy samego prawa nieważne. Następnie, to jest taki też ciekawy haczyk, że mianowicie, ponieważ nasi trenerzy, instruktorzy, pracownicy klubowi nie dostają pieniędzy od mniej więcej 2-3 miesięcy, my o tym wiemy, my jesteśmy w stosunku do nich dłużnikami, oni są wierzycielami, to oni, gdybyśmy się zrzekli tejże dotacji, to oni mogą nas zaskarżyć do sądu w takim trybie kodeksu cywilnego, żeby uznać, że to oświadczenie i to porozumienie między miastem a prezesem klubu jest w stosunku do nich nieważne, bo oni mają roszczenia, o których prezes wiedział i prezes, wiedząc, że mają takie roszczenia z tytułu praw pracowniczych, na przykład wynagrodzeń, prezes nie może się zrzec, absolutnie. Więc jest to oświadczenie niezgodne z prawem, gdybyśmy musieli je złożyć o zrzeczeniu się dotacji. Niezgodne z zasadami współczucia społecznego, absolutnie nieważne z mocy samego prawa. Mało tego, jeszcze tak na zakończenie powiem, że to tak delikatnie, gdybyśmy takie oświadczenia rezygnujące w imieniu stowarzyszeń z tychże dotacji przyznanych przez Radę Miasta i zagwarantowanych w budżecie miasta, to tak delikatnie zaczyna zahaczać o kodeks karny. Bo w kodeksie karnym są przepisy o odpowiedzialności karnej za czyny karalne na szkodę pracowników, prawda, z tytułu roszczeń pracowniczych. Są przepisy, które mówią o odpowiedzialności karnej, o odpowiedzialności karnej za spowodowanie szkody dla instytucji, organizacji itd.
dalej. I czy na przykład taki prezes klubu Wisła, piłki nożnej, jak oni mają tam dotację 500 czy 600 tysięcy złotych, jakby on złożył takie oświadczenie i tak faktycznie zrezygnował z tych pieniędzy, to czy on nie powoduje szkody dla klubu wartości 500-600 tysięcy? I czy aby to nie jest szkoda wielka w rozumieniu kodeksu karnego? Więc to wcale nie jest takie proste, jak sobie tam wyobrażają urzędnicy w Urzędzie Miejskim czy pan burmistrz, że panie prezesie, proszę złożyć oświadczenie, bo to będzie czyn patriotyczny, bo mamy pandemię i pan to musi złożyć, bo to będzie taki czyn patriotyczny. Nie, to będzie oświadczenie absolutnie nieważne i może narazić prezesów stowarzyszeń na bardzo poważne konsekwencje. Wspomniał pan, że pracownicy, instruktorzy Ludowego Klubu Sportowego nie podejmują pensji już jakiś czas. Jak oni na tą sytuację reagują? No oczywiście, na szczęście to są nasi przyjaciele, koledzy, z którymi pracujemy od wielu, kilkunastu lat. Oni rozumieją sytuację, bo ta sytuacja, ona się z roku na rok powtarza i oni doskonale wiedzieli o tym, że to zawsze jest tak, że najpierw Rada Miasta uchwala budżet, potem są rozgrywane konkursy, na końcu jest podpisana umowa i w zależności od tego, kiedy Rada Miasta uchwałę budżetową podejmie, no to te pieniążki, te umowy są zawierane na przykład w styczniu, w lutym, w marcu. No jeżeli byłyby w tym roku na przykład zawarte umowy w lutym, to my byśmy dostawali tą pierwszą transzę pieniędzy, ona już dawno byłaby wykorzystana i nie byłoby żadnego problemu. Ale to nie nasza wina, że Rada późno uchwaliła budżet pod koniec stycznia, że te całe procedury trwały kolejne dwa prawie miesiące. To nie jest nasza wina. W związku z tym absolutnie tutaj pracownicy mają słuszne oczekiwania, że absolutnie prezesi nie zrzekną się tych pieniędzy z budżetu miejskiego, bo pracownikom należy się zaspokojenie ich słusznych roszczeń pracowniczych z tytułu wynagrodzenia za pracę. Wspomniał pan wcześniej, że nie można rozwiązać tej umowy, ponieważ wy możecie pomimo tej obecnej sytuacji wykonywać swoje działania na rzecz turystyczne i sportowe Sandomierza. Czy ja dobrze to zrozumiałam? No ale oczywiście, proszę panią, nawet w tym okresie czasu, ostatniego miesiąca, kiedy to były ograniczenia, zamknięte zostały te wszystkie siłownie, obiekty sportowe, obiekty kulturalne, to przecież nasi sportowcy dalej trenowali, realizowali zadania, wprawdzie w warunkach innych, tak jak szkoły. A szkoły teraz działają czy nie działają? Działają online. No właśnie, my też działamy online, czyli wie pani, nasi zawodnicy dostają wytyczne od zawodników, myśmy nawet niektórym zawodnikom wypożyczyli sprzęt, sztangi i tak dalej i oni ćwiczą. A teraz dniem 4 maja, to już wiemy, można już robić zajęcia sportowe w terenie, za tydzień będzie już można robić zajęcia sportowe na halach, czyli wracamy. Od początku maja wracamy do normy. Możemy szkolić młodzież jak najbardziej. Tylko jest, no jeden taki jest wątek, że powiedzmy nasza siłownia, ona będzie otwarta gdzieś tak no w trzeciej chyba albo czwartej fazie. No czyli przypuszczamy, że gdzieś od końca maja, ale będzie otwarta. Natomiast my nie ma problemu, że wszystkie treningi łącznie z siłowymi możemy robić w warunkach terenowych lub na hali sportowej. Nie ma problemu. Czyli możecie wykonywać swoje działalności, a za to należą wam się, jednym słowem, pieniądze. Pani... Umowa ma charakter taki, że jest zawarta na czas od 10 marca do końca grudnia, a przecież dopiero mamy kwiecień, więc cały czas my jesteśmy do dyspozycji, my jesteśmy w stanie i chcemy realizować zadania objęte umowami. Panie Kasztelanie, jak sobie pan wyobraża najbliższy sezon turystyczny? No ten można uznać już za lekko stracony, a przyszłe? Ja, wie pani co, wcale nie uważam, żeby ten sezon turystyczny był stracony dla Sandomierza. Ten sezon turystyczny tak naprawdę zawsze się u nas zaczynał gdzieś tak na początku maja. Wiadomo, że on w tym momencie nie zacznie się tak z kopyta, jak to się mówi, prawda, jak zawsze, ale już wiemy, że od 4 maja są otwierane hotele, pensjonaty i miejsca noclegowe. Nie ma problemu. Już od 4 maja są otwarte placówki kulturalne. Nie, może nie wszystkie,
Na przykład nie wiemy, jak będzie z naszą zbrojownią, czy ona już może być otwarta, to się jeszcze dowiemy, ale prawdopodobnie tak. Więc jak najbardziej jest to możliwe. Czy na przykład przyjadą turyści, no jeżeli te rygory będą, jeżeli będzie ta czwarta faza znoszenia obostrzeń, to pewnie nie będzie żadnego już problemu wtedy, no bo wracamy do normalności. Wprawdzie ostrożnie, wprawdzie może w pewnych sytuacjach w maseczkach, ale jednak już wracamy do normalności. No przecież my nie możemy żyć przez lata w warunkach nieustającego stanu epidemiologicznego. Choroby były, wirusy były, są, będą, musimy się nauczyć z nimi żyć i trudno, i się nauczymy. Ja tak trochę, żeby się samemu pocieszyć, to tak sobie czasem żartuję, mówię, że ja w swoim życiu przeżyłem już, przeżywam trzecią epidemię i to wszystkie były światowe. I jakoś my jako naród, jako państwo, jako społeczeństwo, żeśmy przetrwali, no choćby słynnego Hongkonga. 6 milionów Polaków chorowało, no wprawdzie 25 tysięcy zmarło, ale państwo przetrwało, państwo funkcjonowało. No przecież nie było jakiejś katastrofy ekonomicznej nadzwyczajnej. Było kiepsko, bo to PRL, no wiadomo, były sankcje, ale katastrofy nie było. No więc przeżyjemy i tą. I Sandomierz wróci do normy w tym sezonie i będzie mnóstwo turystów, tym bardziej, że nie będą wyjeżdżać za granicę, więc oni przyjadą do Sandomierza w jeszcze większej ilości jak dotychczas. Zbliża się majówka i trudno mi sobie osobiście wyobrazić majówkę w Sandomierzu bez rycerzy chorągwi ziemi sandomierskiej. Czy będziemy mogli ich spotkać w późniejszym terminie, gdy tylko to będzie możliwe? Wie pani co, no jeżeli ta sprawa z dotacją miejską zostanie szczęśliwie zakończona, myślę, że no nie ma innego wyjścia, tylko musi być szczęśliwie zakończona, to my natychmiast wznawiamy nasze działania. No ja sądzę, że w tej sytuacji od 4 maja poczynając, rozpoczęlibyśmy już tą uroczystą zmianę warty na rynku Starego Miasta. Jeżeli tylko oczywiście turyści mogliby przyjeżdżać, no to będzie jakoś skorelowane, prawda? Ale myślę, że od połowy maja na pewno. Tak samo nie ma żadnego powodu, żebyśmy nie byli tych naszych małych form, typu pokazów tańca, szermierki historycznej, łucznictwa na rynku Starego Miasta, czyli w Brynerze. W odpowiednich odstępach, prawda, za zagwarantowanie bezpieczeństwa, tak jak to będą to wymogi sanitarne. Ja wiem, że pan burmistrz zapowiedział, że do końca czerwca nie będzie w Sandomierzu imprez miejskich tych większych. Nie wiem, jaka jest jego decyzja co do drugiego półrocza, czy też, ale nawet gdyby taka decyzja była, bo być może nawet miasto stwierdzi, że finansowo nie podoła dużym imprezom, to przecież bo to jest chorągiew i stała działalność na rynku Starego Miasta, że my co tydzień możemy te nasze małe formy różne robić. Przecież od nas od Mieszka pierwszego aż po Ułanów 14 klubu. My to wszystko możemy pięknie co tydzień robić. Nie ma żadnego najmniejszego problemu. Dziękuję panie Kasztelanie za dzisiejszą rozmowę i życzę wszystkiego dobrego i wytrwałości w tym dla nas trudnym czasie, jakim jest ta pandemia koronawirusa. Miejmy nadzieję, że szybko wrócimy do sił, jakie były przed pandemią. Mam nadzieję, ja bardzo państwa i panią przepraszam, że mówiłem trochę dzisiaj nieskładnie, ale po raz pierwszy biorę udział w takiej telefonicznej konferencji, a poza tym rzeczywiście denerwuję się trochę tą całą sytuacją. No dzisiaj miałem kiepsko przez paną noc, no ale miejmy nadzieję, że jestem zawsze optymistą, że sytuacja wróci do normy. I tym optymistycznym akcentem po prostu dzisiejszą rozmowę zakończmy. Państwu również dziękuję za uwagę, a na następny program Kropka Studio zapraszam tuż po weekendzie majowym. Miłej majówki. Do zobaczenia.